Jazda na czas u nas jest, mamy dystans 20 km. No, trasa jest generalnie wzdłuż plaży, także nie jest może jakaś trasa taka bardzo selektywna i wymagająca, bo jest płasko. Także no, tutaj nie będzie ani górali preferować, być może innych zawodników tak. No i cóż, no, jazda na czas to jest walka ze sobą, ze swoimi słabościami, bo jak boli, no to niestety trzeba. Są dwa okrążenia. Tak jak mój kolega Zbyszek mówi, że pierwsze kółko idzie 100%, drugie kółko idzie 120%, także miejmy nadzieję, że tak będzie. Start wspólny to jest 60 km, jest generalnie po tej samej trasie, tylko jest wydłużona jeszcze, okrążenie jest wydłużone o 5 km, bo jest 15 km jedno okrążenie. Mamy 4 okrążenia, 60 km i no i cóż, no i te 60 km trzeba wykorzystać tak, abym gdzieś próbował odjechać swoim rywalom, bo wiem, że jeżeli będzie grupa z finiszu pójdzie, to, no, to nie mam szans, bo wiem, że są silniejsi ode mnie na finiszu, jak ja może gdzieś bardziej preferuję góry, a oni znowu już nie mogą ze mną za długo pojechać po górach, także że tutaj wiem, że to, co mam zrobić, to muszę zrobić to dużo, dużo wcześniej niż na samym finiszu przed metą.